Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na odcinek Speedrun 4.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Już tutaj ranking jest bardzo wysoki: 2389. Rozpocząłem partię, gdyż szukałem przeciwnika, więc w tym momencie nagrywka już idzie. No i mamy posunięcie B6. OK. Tutaj zagramy sobie przez pole G3, goniec G2. Przeciwnik, już sobie tylko na niego zerkam, ile ma rozegranych partii. Wydaje się, że jest w porządku. Partii ma 4 stanie całe, w blisku 2-355, ok. Koniec B7, koniec G2. Oczywiście, tutaj moim planem będzie zrobienie roszady. Jest koniec na B4, zagramy sobie koniec na D2 od razu. Jeżeli nastąpi wymiana, to Hetman oczywiście to wybije, wskoczę potem skoczkiem, ewentualnie Hetmanem w 4 są takie ciekawe plany, jeżeli się zdarzą, to oczywiście je spróbuję zagrać, robię w tym momencie roszadę hetman 7 oczywiście tutaj też fajnie broni gońca to jest normalna rzecz no i tutaj wymiana raczej jest nieunikniona bije to hetmanem dlatego, że skoczek na c3 będzie stał o wiele lepiej w tych strukturach niż na d2 na d2 byłby troszkę ograniczony no i teraz pytanie jest takie czy zagramy hetmanem na f4 potem tutaj czy od razu tutaj, tutaj wejdzie przeciwnik, muszę się zastanowić no, teraz tak. Teraz trzeba, a może posunięcie D5, bicie skoczek, skoczek. No, sporo jest tutaj do fajnych przemyśleń, ale nie, wydaje mi się, że wyprowadzenie skoczka będzie naturalną rzeczą. Tak chyba trzeba zrobić. Jest posunięcie D6, czyli przeciwnik będzie próbował grać tędy. No dobra, zagramy D5 mimo wszystko. Zamkniemy tutaj pozycję gońców. Jest skoczek na D7. Ok, skoczek na D7 to chyba skoczek D4. Wydaje mi się, że jest tutaj dobrym ruchem, bo mogę sobie planować wejść na C6, planować wejść na F5. Jeżeli nastąpi właśnie E5, to taki ruch jest możliwy. Potem E4. No tutaj, bez czarnopolowego gońca, oczywiście, nie jest. Lepiej białymi, to znaczy to nie jest gorsza białymi, absolutnie, tylko po prostu czarnopolowy goniec by się tutaj bardzo przydał, ale go nie ma. To jest też charakter troszeczkę królewsko-indyjskiej. Tyle, że tutaj zobaczcie teraz: jest goniec na B7. Za chwilę E4. Wprawdzie goniec celuje w moje pionki, ale teraz pojawia się na przykład taktyka. Możliwość zbicia tutaj, jeżeli przeciwnik zbija tu, to ja zbijam tu z szachem i odbijam i zdobywam pionka na przykład. Zobaczymy jak zareaguje przeciwnik na tę wiadomość Skoczek C5 Tu będzie bronił, więc to nie przechodzi Ale jest wtedy B4 Możliwe, że on zagra szybko A5 to Znaczy on teraz myśli, że więc nie, nie musi zagrać szybko Aczkolwiek A5 jest taki ruch możliwy Żeby wejść skoczkiem To wtedy właśnie się nadzieje przeciwnik na taktykę dosyć prostą No i teraz pewnie się zastanawia Możliwe, że wieża B8 nawet Choć to wygląda mega dziwnie I mega słabo Jeszcze dostrzegam taki ruch przecież Wejście skoczkiem tut, atak na dwa pionki Jeżeli wie, że B8 Zobaczymy, no to są takie oczywiście Może troszkę abstrakcyjne moje Domysły, ale nie wiem Jak tu się zachowa przeciwnik Zobaczymy, w każdym razie Teraz on myśli To oznacza, że Stoimy chyba dobrze Bardzo prawdopodobne jest to, że On zbije tutaj pionka Wtedy zastanawiam się, czy nie odbić skoczkiem, skoczkiem tutaj, czy tutaj i od razu pionkiem. Czy to jest jakaś różnica? Na pewno jest. Zagrał E5, ok. Skoczek F5 wydaje się tutaj bardzo dobrym podejściem, ale zaraz, czy ja nie mam takiego posunięcia teraz? Nie, no tam G6, ewentualnie skoczek E8. Nic nie ma niestety. No to trzeba w takim razie zagrać E4. W sumie chyba E4 wzmocnijmy tego skoczka. Skoczek C5 to B4. Prawdopodobnie A5 nastąpi, więc przyszykuję A3, ale dostanę ruch A4. Na pewno ta pozycja jest przyjemniejsza białymi według mnie. Uw... Zawa... Oczywiście, według mnie, mo mogę się mylić, ale raczej, raczej jest przyjemna z uwagi na przestrzeń, jaką tutaj dysponujemy w tej pozycji. No, i oczywiście, tutaj nie ma jakichś teraz konkretów. Solidna struktura też pionków przeciwnika, aczkolwiek no, widzimy, że goniec jest nieco ograniczony. Skoczek chciałby tu wejść, ale boi się B4. Więc A5 wydaje się słusznym rozwiązaniem. Po ruchu A5 zawsze mam plan A3, przepraszam B3, A3, B4 Tyle, że jeszcze wie, że B1 jakaś musi wejść. No zobaczymy. Też jest opcja z zagrania skoczkiem na E3, też fajna, fajna rzecz. Może nawet ruch F4. Nie po to, żeby zbić, bo też skoczek jak stanie tutaj i nie będzie żadny pionek miał możliwości go zaatakowania, to nie będzie przyjemnie. Ale F4 to zawsze groźba. Zawsze łapanie tej przestrzeni może po prostu wieża AE1 wzmocnić sobie z tej strony tutaj tę grę. No tak, zupełnie inaczej się gra w, w, przez internet niż, niż live w turnieje, gdzie niedawno właśnie wróciłem z Pragi. No i nabrałem ochoty jeszcze większej na te szachy przez tę właśnie grę. Na żywo. Hetman G5 teraz, bo już skoczek E8 nie może, ale G6 jest. No chwila, liczymy. Tutaj, tutaj. Nie muszę w sumie reagować. No dziwnie to trochę wygląda. Dobra, decyzja Krzysztof. Decyzja jest taka, że gram B4 w takim razie, nie wpuszczę tu skoczka, już zapobiegnę temu planowi, aczkolwiek on może tędy ruszać. Tam Hetman G5 mi się wydaje, że nie działał jak należy. No właśnie. Też taki ruch jest ciekawy, zagramy H4, bo zawsze jak skoczek tutaj to ten pionek zawsze będzie go troszkę może pomęczy, a tędy przeciwnik postanowił wyruszyć. Skoczek wraca na 3. No może być zagranie takie. Nawet jestem skłonny zagrać skoczkiem tu, potem f3, żeby skoczkiem z powrotem wrócić. Bo jak on ma dużo figur, to jestem w stanie je gnieść. A jak ich nie będzie, no to... No to ich nie będzie. Sprawa prosta. Moim następnym planem jest to, żeby dojść do ruchu c5. Też, też jest fajna opcja, może wieża z fdc1. Dużo jest ciekawych możliwości. Jeszcze się zastanawiam właśnie nad tym ruchem, czy po prostu nie zbić Zobaczymy, albo zostawić to w miejscu. Skoczek zagrał tu, ok. Taki ruch mi się narzuca. On zagra tu. Aha, tutaj F4 będzie punkt walczył. Punkt F4. może koniec F3. Niech będzie ruch koniec F3, niech on się męczy. Ograniczę mu ten ruch. No tego ruchu się w ogóle nie boję. To jeszcze mi nawet pomógł przeciwnik, bo i tak zagra chciałem zagrać wieżą na C1. On może Hetman d7 i tu próbować wymienić, ale ja mogę uparcie na przykład taki ruch zagrać. Pytanie: czy to nie wchodzi? Nie, nie wchodzi, bo tutaj jest bicie bicie jakieś takie zagranie. Chodzi o to, żeby też Hetman pilnował króla, ale głównie pilnujemy tych dwóch pól, żeby tutaj skoczek nie wleciał. I goniec. Jego planem na pewno może być dojście do ruchu F5. Że to myślę, że nie będzie takie łatwe w tym wypadku, więc tutaj przyjmujemy trochę taktykę na wyczekanie, ustabilizowanie pozycji, wzmacnianie pozycji. To jest przede wszystkim ważne i on ma ciężką sytuację, więc dlaczego my mamy to wszystko powymieniać, co nie? Wymiana może nastąpić oczywiście w jakimś takim fajnym momencie, ale to też musi się nadarzyć okazja. No zobaczymy, jak przeciwnik zagra sobie dalej, bo widzę, że na razie sobie myśli i kombinuje. Ja tutaj mam według mnie wszystko pod kontrolą. Um. No taki ruch oczywiście jeszcze istnieje, to wtedy te trzeba zagrać a3, przytrzymać ten b4, żeby mieć opcję przełomu na c5. Ten przełom też oczywiście można przygotować. A, został zagrany ruch h5. Dobra, gram hetman e2, czyli cały czas mocniej bronię ten punkt, a wydaje mi się, że po prostu przeciwnik teraz tu, podstawił tutaj pionka. Muszę wziąć pod uwagę y, oczywiście ruch skoczek na F4. Teraz tak, jak zbiję tu, on zagra tak, ja zbiję, on tak. Chyba tu, tak to chyba działa. Bo skoczek tutaj broni, a ja sobie wezmę po prostu tego pionka. Jak skoczek zbije, no to oczywiście Hetman zbija. Hetmana mi nie łapie. Pion więcej, tak po prostu. Ten ruch już nie działa, znaczy, on chyba w ogóle nie działał. Ale zawsze tutaj trzeba uważać na takie niespodzianki z, ze strony przeciwnika. Czysty pion więcej. Yy, I nawet może skoczek F5 po wymianie. Tutaj te wymiany mogą nastąpić w sumie G4, ale czy ja mam tutaj presję, żeby w tak grać? Raczej nie. Wydaje mi się, że tutaj będzie wszystko wyglądało dobrze. To wygląda dobrze. On ma dwie minuty na zegarze, my mamy 7. No jednak ta opcja, gdzie mamy więcej czasu jest fajnym rozwiązaniem i na pewno presja teraz jest po stronie przeciwnika. No właśnie, jego myślenie e, świadczy o tym, że zagraliśmy dobrą partię. Zobaczcie, poddał partię poddał partię. Nie widział kompletnie co grać. Mało czasu mu się zrobiło. Zobaczcie, przewaga białych plus 2,80 e, coś takiego pokazuje. No właśnie e, A, pewnie tutaj nie widzicie teraz scenki. Sorry, ale widać było mam nadzieję całą partię. Dobra, moi drodzy, mamy wygraną, jest dobrze. 2397. Dzisiaj króciutki speedrun i zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.